Premiera to jest taki moment, kiedy tych emocji jest tak dużo, że ogarniają nawet zawodowców i w związku z tym też jestem podekscytowany. Kapitalne jest to, że w tych młodych ludziach to jest taki jeszcze taki fantastyczny, dziewiczy entuzjazm i to się już się patrzy na nich, że tak oni całym sobą jak gąbka chłoną. To jest kapitalne wrażenie. Jak jest moje zdanie, no tekst tekstem, wiadomo. O gustach się nie dyskutuje, natomiast najważniejszym zadaniem dyplomu, jak mówię to z perspektywy jakiegoś tam swojego doświadczenia, to jest pokazanie tych ludzi, nie inscenizacja, sprzedanie ich, że oni mają poczucie humoru, że mają wdzięk, że mają temperament, że potrafią wrzasnąć, że potrafią przykuć sobą jakąś uwagę, że potrafią pokazać swój sex appeal i radzić sobie z jakimś stresem, no bo to jest ich pierwsza, no pewnie taka większa rzecz. Jestem bardzo z przedstawienia zadowolony. To jest coś takiego, że to jest tego typu przedstawienie, w którym ci młodzi ludzie w jakikolwiek sposób starają się włączyć w dyskusję o świecie. Mówią o rzeczach, które są im bliskie i to jest fajne, w tym sensie fajne, że to jest, ja się bardzo cieszę, że do takiego przedstawienia po prostu doszło, dlatego że to jest przedstawienie w czymś im bliskie. Oni nie czują się tu wykorzystani jako wykonawcy, jako odtwórcy ról. Nie, to są ludzie, którzy rozmawiają o świecie i o jego sprawach i problemach. I to jest fantastyczne, bardzo się cieszę. Muszę powiedzieć, że to nie jest mój teatr, na którym się wychowałem, ale muszę powiedzieć, że wszyscy są szalenie już dojrzali i znakomicie to robią. Zrobił to świetnie Poniedziałek i oni są naprawdę godni podziwu. Nie chciałbym oglądać takich sztuk, ale to jest przedstawienie świetne i oni są wspaniali. Gratulowałem.